Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Koszalinie. Naszym dzisiejszym specjalnym, znamienitym gościem jest przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, premier Leszek Miller. Oprócz niego w konferencji uczestniczą były przewodniczący SLD, obecnie przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Szczecinie Grzegorz Napieralski oraz poseł ziemi koszalińskiej Stanisław Wdziątek. Oprócz tego my, lokalni działacze koszalińscy SLD. Tak specjalnie zaakcentowałem to przywiązanie Stanisława Wdziątka do naszej ziemi koszalińskiej. Z uwagi na to, że dzisiejsza wizyta pana premiera Leszka Millera związana jest z projektem, który chcemy skonsultować jako SLD i przedyskutować z lokalnymi społecznościami. Jest to projekt Polska razy 49, czyli powrót do podziału administracyjnego i 49 województw, w tym naszego dawnego województwa koszalińskiego. Odbyliśmy już dzisiaj spotkanie z przedsiębiorcami z miasta i regionu, którzy byli bardzo przychylnie nastawieni do tego projektu. W planach mamy też spotkanie z młodzieżą w liceum plastycznym. Tam będzie mowa bardziej o Unii Europejskiej, o pokazaniu tego, jakie są perspektywy dla młodzieży w Unii Europejskiej, a także też oczywiście o tym projekcie. Następnie o godzinie 16:30 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami naszego miasta, na które już teraz za Państwa pośrednictwem bardzo zapraszam. Jak Państwo wiecie, na nasze dawne województwo, szczególnie nasze miasto, było bardzo przywiązane do województwa. Bardzo walczyliśmy, żeby w tym nowym podziale administracyjnym przywrócono, w zasadzie czy stworzono dawne 17 województwo obejmujące Słupsy i Koszalin. To się nie udało, także teraz mamy nadzieję, że uda się przekonać mieszkańców naszego regionu do tego, aby odtworzyć nasze dawne województwo koszalińskie. O tym, jakie będą z tego płynęły korzyści, opowie już pan premier Leszek Miller. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dzień dobry Państwu. W Koszalinie i wielu innych miastach i regionach naszego kraju Sojusz Lewicy Demokratycznej prowadzi konsultacje nad pomysłem utworzenia czy powrotu, jak to woli, do 49 województw, uznając, że jest to zasadne z wielu powodów, ale także z jednego zasadniczego, związanego z równomiernym rozwojem naszego kraju i ograniczeniem zbędnych dysproporcji. Polska bowiem od wielu lat rozwija się według koncepcji metropolitarnej, tworzenia kilku wielkich centrów wojewódzkich czy ponadwojewódzkich, z widoczną szkodą dla mniejszych środowisk, zwłaszcza tych, które przed reformą były siedzibą władz wojewódzkich. Z niepokojem konstatujemy dwa fakty. Po pierwsze, rosną dysproporcje w położeniu wielu polskich rodzin. To prawda, że przybywa majętnych Polek i Polaków, ale jeszcze w większym tempie przybywa ludzi, którzy schodzą poniżej progu gwarantującego im godne życie. Polska w tej niechlubnej statystyce jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej po Słowacji. I to są procesy, które zagrażają demokratycznym procedurom naszego państwa. I w parze z tym zjawiskiem występuje coraz silniejsze zróżnicowanie regionalne. Niewątpliwie na reformie Jerzego Buzka, która zaowocowała 16 województwami, korzystają najsilniejsze aglomeracje, silne miasta wojewódzkie. W pierwszej dziesiątce największych beneficjentów środków unijnych i środków krajowych jest 10 miast wojewódzkich, następnie 6 kolejnych i dopiero dalej lokują się miasta, które kiedyś były siedzibą województw. I uważamy, że podtrzymanie tej tendencji zagraża spoistości naszego kraju i będzie przeciwdziałać harmonijnemu rozwojowi.
Stąd też pomysł, aby wrócić do podziału na 49 województw, co oczywiście by oznaczało reaktywowanie województwa koszalińskiego. I jeśli znajdzie się w przyszłym parlamencie, w tym, który wybierzemy za półtora roku, stosowna większość parlamentarna, o co będziemy zabiegać, to przeprowadzimy tą zmianę. Ona jest prosta. Nie wymaga zmian w Konstytucji, jak niektórzy twierdzą, tylko jest dokonywana zwykłą ustawą, zwykłą parlamentarną większością. Do tego czasu będziemy zbierać informacje, będziemy solidnie rzecz całą konsultować. Ja czynię to dzisiaj w Koszalinie, wczoraj czyniłem to w Słupsku, jutro będę w Wielkopolsce, w tym tygodniu jeszcze w Jeleniej Górze i w Częstochowie. Moje koleżanki i koledzy robią to samo w całym kraju i to będzie pierwszy etap tych konsultacji. Za miesiąc czy dwa przedstawimy raport z już bardziej konkretnymi propozycjami. W przypadku Koszalina rzecz nie jest trudna. To był kiedyś środek wojewódzki. Podejmowano próby reaktywowania czy województwa koszalińskiego, czy środkowo-pomorskiego, ale to były próby z góry skazane na niepowodzenie, dlatego że zgodzicie się Państwo, że znacznie łatwiej jest powołanie 49 województw niż jednego, jako że dla 49 jest po prostu więcej potencjalnych sojuszników i chętnych także w polskim parlamencie. Widzimy wiele zalet tego pomysłu. Upewniłem się także dziś na spotkaniu z koszalińskimi przedsiębiorcami. Właśnie przed chwilą zakończyliśmy to spotkanie i nie zabraknie nam woli, aby pomysł przeprowadzić, choć oczywiście będziemy musieli szukać sojuszników, zarówno wśród Polek i Polaków, jak i wśród sił politycznych, które chciałyby z nami ewentualnie współpracować. Jestem przekonany, że przyszłością naszego kraju to jest Polska zdecentralizowana. Polska, gdzie nie tylko jest więcej centrów gospodarczych, społecznych czy politycznych, ale także gdzie wiele instytucji zlokalizowanych w Warszawie mogłyby się przenosić do ośrodków wojewódzkich czy nawet gminnych. Jeśli na przykład koszalińskie zawsze słynęło z rolnictwa i przetwórstwa rolniczego, to dlaczego jedna z agencji zajmujących się rolnictwem ma nie być zlokalizowana w Koszalinie? Dlaczego wszystkie muszą być lokalizowane w Warszawie? I co więcej, jest wyraźna tendencja, żeby przenosić instytucje centralne, które są poza Warszawą, do Warszawy. Warszawa, piękna i wielka, nie jest w stanie pomieścić wszystkich instytucji, a poza tym nie byłoby to celowe, dlatego że Polska powinna rozwijać się w miarę równorzędnie, powinna tworzyć warunki zbliżone na całym terytorium naszego wspaniałego kraju. I rozwój, który został zaprojektowany w rządowej propozycji Polska 2030, gdzie się zakłada rozwój poprzez dalsze wzmocnienie kilku wielkich aglomeracji, jest według mnie propozycją niewłaściwą. Kraj taki jak nasz, który musi gonić innych, powinien rozwijać się na zasadzie zrównoważonego rozwoju i nie iść w kierunku budowania enklaw czy oceanów bogactwa, ale biedy i nędzy. To byłyby projekty, które mogłyby powodować niechęć Polek i Polaków do instytucji demokratycznego państwa. I z tych także względów jesteśmy przekonani, że koncepcja 49 silnych ośrodków wojewódzkich jest zdecydowanie lepsza niż każda inna.
Panie premierze, telewizja Polsat. Jak pan sobie wyobraża rozbudowę administracji samorządowej? 49 wojewodów, 49 prezydentów miast, niektóre miasta, niektóre powiaty, no będą praktycznie stanowiły granice województwa. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak pan widzi, czy będzie sprawiedliwy podział środków unijnych na te mniejsze województwa? Jeżeli chodzi o trójstopniowy podział terytorialny z udziałem powiatów, jest kwestią do dyskusji. To może być z równym powodzeniem dwustopniowy podział terytorialny, o wiele bardziej efektywny, ale ta kwestia jest właśnie konsultowana, jak wybrać najlepszy wariant. Jeśli zaś chodzi o inne kwestie, no, proszę Państwa, 49 województw, które istniały, zostały zlikwidowane z innych powodów niż powody społeczne czy ekonomiczne. Dzisiaj na świecie obserwuje się dwie koncepcje. Koncepcja budowania silnych aglomeracji, które wysysają z otoczenia siły wytwórcze, kadry i które powodują rosnące dysproporcje między tymi aglomeracjami i resztą kraju. To jest koncepcja azjatycka. Tak jest w państwach Azji. I koncepcja zrównoważonego rozwoju, która jest realizowana w Europie. Jeśli popatrzycie Państwo na naszych sąsiadów zza Odry, to tam wiele instytucji centralnych jest zlokalizowanych poza Berlinem. I bardzo dba się o to, żeby wszystkie landy, wszystkie powiaty były oparte na koncepcji zrównoważonego i równomiernego rozwoju. Mamy zatem wybór. Ja uważam, że zdecydowanie powinniśmy wybrać ten wariant europejski. I doświadczenia, które dotyczą 16 województw, a także wyraźna dążność naszego rządu, aby wzmacniać ten podział metropolitarny, on dla dużych miast jest niewątpliwie korzystny, a dla całej reszty Polski jest niekorzystny. A my nie możemy tylko patrzeć na to, co się dzieje w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, tylko także na to, co się dzieje w Słupsku, w Koszalinie, w Częstochowie, w Ostrołęce itd., itd. Więc jeśli nasza koncepcja uzyska zwolenników i jeśli w przyszłym parlamencie udałoby się ją przeprowadzić, to ją przeprowadzimy. Jeśli okaże się, że nie, no to trudno. W parlamencie nie wystarczy mieć rację, trzeba mieć jeszcze większość. Jeśli ona będzie, będziemy to wdrażać. Jeśli nie, to będziemy czekać na kolejne wybory. Ale proszę odpowiedzieć, panie premierze, nie obawia się pan, że nastąpi rozbudowa i tak już nadmiernej administracji. To jest jedna sprawa, druga sprawa jest, czy nastąpi sprawiedliwy poziom czynków. Więc proszę państwa, jeżeli państwo by sięgnęli do 97 roku, gdzie jeszcze funkcjonowało 49 województw, to wówczas koszty administracji wojewódzkiej wynosiły około 470 milionów złotych. Jeżeli Państwo popatrzą na 16 obecnych województw, to one wynoszą 760 lub 780 po uwzględnieniu kosztów inflacji. Więc pierwszy wniosek jest taki. Obecnych 16 województw kosztuje znacznie więcej niż tamte 49. I nic dziwnego, dlatego że administracja centralna, która obsługuje te województwa, wzrosła tylko za rządów PO o 20 tysięcy ludzi, a samorządowa o 120 tysięcy ludzi. Więc pierwszy warunek, który towarzyszyłby tej reformie, musiałby być taki, że nie przewiduje się wzrostu administracji. To znaczy, te 49 województw musiałoby sobie poradzić kadrowo w tych warunkach, jakie są, ewentualnie mogłoby tylko zmniejszać koszty, ale już nie zwiększać tych kosztów. Środki unijne, perspektywa budżetowa na kolejnych 7 lat została właśnie zakończona. Procedura została otwarta budżetowa i dzisiaj następuje proces planistyczny przesuwania tych środków, aplikowania ich i tak dalej. Ale to będzie propozycja na najbliższe 3 lata.
Przecież to jest tak, że te środki nie są w jednej transzy. One są, one napływają sukcesywnie w zależności od projektów i czasu realizacji. Więc myślimy, że po 3 latach od wprowadzenia nowego systemu można by dokonać zagospodarowania nowej transzy środków. Więc musiałoby być to podzielone co najmniej na 2 etapy. Pierwsze 3 lata bez zmian i dopiero kolejne 3 lata już z uwzględnieniem nowego podziału wojewódzkiego. Wojciech Siliński, Polska Agencja Prasowa. To Panie Przewodniczący, jeśli dobrze rozumiem, skoro mówi Pan, że po 3 latach, to w 2017 chciałby Pan wprowadzić tę reformę, gdyby Pan mógł. No, zakładając, że wybory odbędą się w terminie, czyli jesienią tego roku, to pierwsze przyszłego roku, przepraszam, jesienią tego roku to wybory do samorządów lokalnych. Może pan premier wie coś więcej? Nie, nie. Nic nie wiem więcej. Więc odbędą się jesienią przyszłego roku. To znaczy, że pierwsze ustawy można by przyjąć w kolejnym roku. I trzeba by ogłosić określone vacatio legis, czyli rzeczywiście pierwszy rok funkcjonowania tego nowego systemu to byłby 2017 lub 2018. A czy Państwo już jakąś symulację finansową, ile by się kosztowało, bo wspominał Pan, że ta administracja była tańsza w 97 roku, jeszcze przed reformą, jedną z 4 reform, w tej chwili administracja jest droższa. No jednak jakieś zmiany to wiążą, tak, rebranding to wiąże się z kosztami. Nie, no warunek musiałby być taki, że cała ta operacja nie zwiększa kosztów, a bazą wyjściową powinien być rok przyszły, rok najbliższych wyborów parlamentarnych. A więc reforma musiała być wdrożona i wprowadzona w oparciu o te środki, którymi dzisiaj państwo polskie dysponuje i przekazuje na funkcjonowanie administracji wojewódzkiej. Podzielam pogląd, że te koszty nie musiały być większe, ale to jest oczywiście do zrobienia. Na przykład trzeba byłoby wreszcie porządnie potraktować zasadę, że Urząd Wojewódzki jest wyspecjalizowany tylko w czynnościach kontrolnych i działaniach w sytuacjach nadzwyczajnych. To znaczy jego administracja jest bardzo niewielka, i są to specjaliści do działań w środkach nadzwyczajnych, w okolicznościach nadzwyczajnych albo w wykonywaniu czynności kontrolnych, czy uchwały podejmowane przez samorządy są zgodne z polskim prawem. A marszałków też by było 49? Tak, dlatego, że to powinny być województwa samorządowe, prawdopodobnie dwustopniowe, tylko że musiałyby się mieścić w tych zasobach kadrowych, jak w tej chwili. Jeżeli nie dałoby się zmniejszyć oczywiście. Żadnego dodatkowego etatu. Skoro Pan wspominał, że trójstopniowy podział jest do dyskusji, a teraz mówi Pan, że prawdopodobnie województwa samorządowe dwustopniowe, czyli rozważacie Państwo likwidację powiatów. No część z nich to w zasadzie ma pieniądze na to, że ma płacę. Proszę Państwa, 70% polskich powiatów korzysta z dotacji. Nie jest w stanie zarobić tyle, aby się utrzymać. Ale ja nie chcę w tej chwili niczego przesądzać. To jest jeden z elementów do konsultacji. Prowadząc rozmowy z działaczami samorządowymi, z ludnością, stawiamy przy tej kwestii znak zapytania. Na tym etapie nie chcemy niczego przesądzać. Czyli ten raport to ma powstać po serii spotkań i po jakiejś serii ankiet, które Państwo tak będziecie potem opracowywać? Tak, będziemy prowadzić działalność ankietową wśród ludności naszych miast. To są odpowiedzi na kilkanaście pytań, a potem zrobimy z tego syntezę zbiorczą i przedstawimy pierwszy raport w tej sprawie, który by się opierał i na tych ankietach, ale także na rozmowach, które prowadzimy. A w Słupsku jak się na to... No, Słupsk jest entuzjastycznie nastawiony. I wcale nie mówi, że pod warunkiem, że Koszalin nie będzie województwem. A jeśli można, to trochę z innego tematu, bo wcześniej będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy Państwo już macie jakieś przymiarki do jedynek, a jeśli tak, to może być jeden komuś z Romeku, korzystając do szczecińskiego? Proszę Państwa, mogę powiedzieć, że cała nasza grupa obecnych europarlamentarzystek i europarlamentarzystów będzie ubiegać się o powtórzenie mandatu.
Natomiast wszystko inne jest w fazie konsultacji. 2 lutego na posiedzeniu Rady Krajowej przedstawimy listy z wszystkich okręgów, ale o jednej rzeczy mogę Państwu powiedzieć. Staramy się, aby wszystkie nazwiska na liście miały swoją wagę. Znaczy odchodzimy od przekonania, że lider ciągnie listę, na rzecz przekonania, że lider listy jest pierwszym wśród równych. A wszyscy, którzy się na niej zmieszczą, muszą przyciągać wyborców. Tylko wtedy bowiem można odnieść sukces, a myślimy, że SLD odniesie sukces. Czerniawski, Jednoczy, FN24. Co pan sądzi o uzasadnieniu umów śmieciowych? Do słów wczorajszych premiera. Bardzo się cieszę, że w wystąpieniu pana premiera zauważyłem wątki, które są w programie SLD i od dłuższego czasu są przed SLD eksponowane. Ale też miałem wrażenie, proszę Państwa, że premier całkiem niedawno wygrał wybory, dokonał bilansu stanu naszego państwa i nieco zaskoczony stwierdził, że są kolejki do lekarzy specjalistów, zwłaszcza do onkologów i postanowił te kolejki skrócić i znieść limity. Zaskoczony stwierdził, że są umowy śmieciowe i trzeba z tym walczyć, bo one obdzierają zgodności pracowników. I zaskoczony też zauważył, że dzieci noszą ciężkie tornistry do szkoły i też trzeba z tym skończyć i w ogóle, że władza powinna służyć ludziom. Gratulujemy spostrzegawczości, ale premier jest spóźniony, bo 7 lat, właściwie 6 lat rządzi i mógł te zjawiska znacznie wcześniej zauważyć. Niemniej jednak, jeżeli rząd będzie występował z jakimiś propozycjami bliskimi także propozycjom SLD, to my nie poprzemy. My nie jesteśmy opozycją, która mówi nie, bo nie. Jeżeli widzimy coś wartościowego, to mówimy tak, coś, co służy naszemu krajowi i obywatelom naszego kraju. Więc ta propozycja, żeby oskładkować czy uzasadnić część umów, mieści się oczywiście w naszej perspektywie. My proponowaliśmy szereg innych rozwiązań. Na przykład, jeśli pracodawca chce kolejną, na przykład trzecią umowę, tak zwaną śmieciową, zawrzeć, to musi to być umowa stała. Jeśli nie, to zostanie poddany karze grzywny. Wyłączyć niektóre typy umów, na przykład pracę wykonywaną w domu, czy inne proste czynności, wyłączyć z konieczności uzusowienia, wszystkie inne uzusowić. Więc można to sobie wyobrazić szereg innych możliwości, które powodują, że wszyscy ci, którzy są dzisiaj na umowach śmieciowych, są praktycznie bezbronni i ich prawa pracownicze są zupełnie inne. Dzisiaj tak zwane umowy śmieciowe to jest 27% wszystkich umów. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej. To nie jest powód do chwały, dlatego że większa część tych umów obdziera zgodności i spraw pracowniczych, więc jeżeli premier to dostrzegł wreszcie, to jesteśmy gotowi z nim współpracować, aby nie tyle zlikwidować ten rodzaj zatrudnienia, bo to byłoby też niewłaściwe, ale zmniejszyć skalę tego zjawiska i ograniczyć to zjawisko do rozsądnych wymiarów. Pana prezes Telewizja Polska. Chciałabym pana prosić o takie skomentowanie dzisiejszej wypowiedzi rano w Telewizji Polskiej Janusza Piechocińskiego, który powiedział, że jeśli PSL nie zdobędzie 4 mandatów do Europarlamentu, to jego dni jako prezesa będą policzone. I co pana zdaniem oznacza taka deklaracja prezesa Piechocińskiego? I czy pan też sobie jakiś taki limit wyznacza? Gdybym był członkiem PSL-u, to bym powiedział, panie prezesie, trzymam pana za słowo, ale nie jestem członkiem PSL-u i szczerze mówiąc nie jestem bardzo przejęty tymi deklaracjami. Natomiast my mamy 6
posłanek i posłów do Europarlamentu i to jest minimum, które musimy osiągnąć. Każdy mandat więcej będzie powodem do naszej satysfakcji. Ja bym chciała pytanie do pana Napieralskiego, a propos tego niezrównoważonego rozwoju w naszym regionie. Takie pana spostrzeżenia dotyczące tego, jak rozwija się Koszalin, czy rzeczywiście jak pan tu przyjeżdża, to pan czuje, że pan przyjeżdża do innej Polski? Polska jest jedna i to nasza ojczyzna, jakkolwiek ona by nie wyglądała, jakkolwiek by się nie rozwijała. Koszalin, Szczecin i każde inne miasto jest mi bliskie w naszym regionie. Natomiast absolutnie widać dysproporcje. Pan premier Miller wspomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy, o budowie aglomeracji, tak naprawdę kilku aglomeracji w Polsce, które rozwijają się świetnie i tam są kierowane inwestycje. Natomiast resztę kraju jest zapomniane przez rząd i przez ważne instytucje państwa. Jak spojrzymy na Koszalin, to nie dość, że nasze województwo jest gdzieś zawsze daleko, jeżeli chodzi o rządowe projekty inwestycyjne. Teraz region walczy choćby o inwestycje wszakże blisko Szczecina, ale znowuż przegrywamy z kim? Przegrywamy z Wrocławiem i z Poznaniem, czyli z tymi miastami, czy z tymi miejscami, które zazwyczaj mają bardzo duże kluczowe inwestycje. Ale kiedy spojrzymy na Koszalin, popatrzymy choćby na połączenia komunikacyjne, no to możemy powiedzieć o wykluczeniu komunikacyjnym Koszalina. To jak ma tu przyjść inwestor, który chciałby wybudować kolejną fabrykę, kolejne miejsce, stworzyć kolejne miejsca pracy, jak będzie mu się ciężko poruszać z produktami, które tutaj wyprodukuje. Walczymy o drogę ze wschodu na zachód, o z północy na południe, nic się nie dzieje. Mówimy również o magistralach kolejowych, także nic się nie dzieje. Kiedy apelowaliśmy do marszałka województwa, żeby spojrzał też na tą część województwa jako na miejsce atrakcyjne turystycznie i zbudować z tego bardzo duże takie miejsce inwestowania właśnie środków i rozwijania turystycznie Koszalina i okolic, też tego nie widzimy. Kiedy wspominaliśmy jako SLD o tym, że Koszalin może być miejscem, gdzie będą lokowane pieniądze rozwijania na przykład edukacji zawodowej, czy też tej edukacji, która by kształciła ludzi w perspektywie nowych zawodów, których jeszcze nie znamy. Tak? Mamy firmę, choćby z którą dzisiaj się spotkaliśmy, ZETO, w Szczecinie UniZETO, czyli jest, dzisiaj widzimy bardzo duży potencjał na programistów, na ludzi związanych właśnie z tą dziedziną. Też tak się nie dzieje. Mamy tylko puste obietnice i marszałka, i włodarzy, i przedstawicieli rządu, a to się jednak nie dzieje. Jestem tym bardziej zaskoczony, panie redaktor, jeżeli chodzi o choćby Koszalin czy województwo zachodniopomorskie w całości, że mamy na terenie naszego regionu dwóch ministrów. Szefa regionu Platformy Obywatelskiej, który jest ważnym resorcie ochrony środowiska i z drugiej strony ministra konstytucyjnego, który jest ministrem w rządzie Donalda Tuska. I absolutnie nie czujemy ich lobbingu i zaangażowania. Zobaczcie, jak często spadają poszczególne duże inwestycje i te drogowe, nie tylko te drogowe tutaj w Koszalinie. Więc ja mam takie poczucie wykluczenia Koszalina i okolic. Totalnego wykluczenia Koszalina i okolic z tego właśnie impulsu rozwojowego. I stąd, kiedy pojawiła się koncepcja 49 województw, kiedy pojawiła się na konwencji koncepcja właśnie zmiany tego sposobu myślenia i dbania o Polskę, to w rozmowach z koleżankami, kolegami i szefami powiatów właśnie tego regionu uznaliśmy, że to jest tak naprawdę szansa tutaj dla województwa koszalińskiego i dla tego regionu. I mówię to ja, człowiek, który urodził się i mieszkał i jest ze Szczecina. To dla tego miejsca, dla tego miasta, dla tego regionu będzie absolutny impuls i trzymam kciuki, żeby przyszły premier Leszek Miller zdobył taką większość, żeby to przeprowadzić. Jeśli państwo pozwolicie, to kilka uwag dotyczących tej samej sprawy, ale także z innej perspektywy. Ja miałem tą przyjemność, ten honor pełnić funkcję wojewody zachodniopomorskiego w trakcie, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej rządził, a pan premier Leszek Miller prowadził ten rząd do wspólnej Europy, do budowania modelu wspólnego europejskiego domu. Ten model europejski określa pewien charakter i podstawy rozwoju regionów. To ma być rozwój zrównoważony. Proszę mi wierzyć, że nasze propozycje nie mają nic wspólnego z tym, żeby być przeciwko komuś. To nie chodzi o to, że Koszalin jest przeciwko Szczecinowi. Tu chodzi o to, żeby każde miasto
miało swój potencjał, miało swój charakter i ten charakter potrafiło wykorzystywać jako element rozwoju, żeby to było osią rozwoju, co stanowi potencjał środowiska. Ten potencjał nie jest wykorzystywany. Nie jest wykorzystywany z kilku powodów. W Koszalinie jest to, co charakteryzuje nas. Rolnictwo, turystyka. Chcielibyśmy, żeby to były także innowacje i różnego rodzaju pomysły mówiące o nowych technologiach. Dlatego tu mogłyby być takie właśnie inwestycje, które z rolnictwem się wiążą, które wiążą się z rozwojem przedsiębiorczości i które mogą koncentrować instytucje państwowe dotyczące tej sfery. Ale jeśli dotkniecie Państwo Szczecina, to proszę zwrócić uwagę, jak wielką szkodę wyrządzono Szczecinowi poprzez upadek przemysłu stoczniowego. Stocznia nie istnieje w takiej formule, w jakiej ona funkcjonowała. I nie mówimy o tym teraz właśnie, że Szczecinowi chcemy coś zabierać, tylko żeby Szczecin miał stworzone nowe możliwości rozwoju. My dostęp do komunikacji, dostęp do całego kraju, a oni chociażby spowodować budowę obwodnic, zachodniej obwodnicy Szczecina i wiele innych elementów dających rozwój w oparciu o gospodarkę morską i innowacje, które stają się w Szczecinie wiodące. A więc my chcemy współbrzmienia wszystkich, a nie tylko i wyłącznie ograniczania i rozwoju tych, którzy są w tej chwili słabsi. Chcemy, aby Koszalin odzyskał swoją pozycję, bo pozycja Koszalina, pozycja całego tego obszaru będzie dawała szansę na lokalizowanie właśnie tu nowych inwestycji, na poprawę infrastruktury komunikacyjnej i przede wszystkim na podniesienie poziomu życia mieszkańców. To jest sedno projektu Polska razy 49. Pan przewodniczący jeszcze do nas przyjedzie w czasie kampanii, tej teraz samorządowej, czy... Jeśli mamy traktować, że to jest Pani miłe zaproszenie, to z największą chęcią i największą satysfakcją. Rozumiem, że Pani pyta o kampanię do samorządów terytorialnych. Do samorządów i też... No, z największą chęcią, drodzy Państwo, przyjadę promować określonych kandydatów, którzy już dzisiaj szykują się do startu w dołkach startowych. Wczoraj z koleżankami i kolegami na ten temat rozmawiałem, jakie mają zamiary, koncepcje. Chcielibyśmy, aby SLD oprócz pozycji w parlamencie miał również bardzo silną pozycję w samorządach terytorialnych, tym bardziej, że w samorządach jest coraz więcej władzy, powinno być coraz więcej pieniędzy, choć niestety tutaj zawieszam głos, bo rząd centralny chętnie zleca kolejne zadania, ale bez pieniędzy i samorządy są w wielu sytuacjach, bardzo trudnej sytuacji. Ale odpowiadając krótko, myślałem o tym, ale pani pytanie mnie przekonało, że tym bardziej powinien to zrobić. Bo ja się tak zastanawiam, czy ten raport za miesiąc czy dwa to tak rozważamy, z jakiejś konferencji usłyszymy, czy właśnie gdzieś tam w regionach, gdzie tego województwa nie ma. Zaprezentujemy go w Warszawie oczywiście, ale też poprosimy nasze koleżanki i kolegów we wszystkich ośrodkach przyszłych województw, żeby go zaprezentowano dziennikarzom i opinii publicznej za waszym, drodzy Państwo, pośrednictwem. Dziękuję. Może tylko jeszcze dodam, że na pewno każdemu prezydentowi miasta łatwiej się rządzi miastem wojewódzkim niż miastem innym. Jeżeli ma się za ścianą czy kilka ulic dalej wojewodę, ma się tam marszałka, to oczywiście łatwiej załatwiać te sprawy niż jeździć te 200 czy 150 kilometrów do Szczecina. Tym bardziej, że władza, tak jak mówił pan premier Miller, przyciąga tak inwestorów, przyciąga inne osoby i pozwala na łatwiejszy też lobbying naszych lokalnych spraw tutaj na miejscu, a nie przez dalekie wyjazdy i tracenie, krótko mówiąc, czasu na ten lobbying i konsultacje nie na miejscu. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy Państwu. Dziękuję. I do zobaczenia.